Chyba powinna coś pomóc chyba, nie? I to rozpakowuję sobie drukarkę Ender 2, którą zakupiłem na portalu AliExpress. Zapłaciłem za pomocą przelewy 24. Drukarka ta kosztowała mnie prawie 800 zł. Pomimo tego, że była promocja, to no właśnie, zapłaciłem prawie 800 zł, bo przeszło przez urząd celny, bo zamówiłem z dostawą za pośrednictwem DHL-u. Pewnie jakbym wybrał dostawę za pośrednictwem poczty, to drukarka byłaby tańsza, no ale też byłaby trochę później. Niemniej jednak nie miałem czasu wcześniej, żeby wziąć drukarkę i wziąć i rozpakować, nakręcić ten filmik, więc robię to w zaciszu moim własnym domowym. Co my tu mamy? Pendrive'a. Jakiś tam filament, który został wytoczony z drukarką. Sądząc po konsystencji TPL-a, błyszczy się. Napisali, że Pera. No, no to wygląda, że Pera. Chociaż łamie się jak ABS. Może to być wynikiem tego, że jest zrecyklingowanego Pera, więc no, Pera jak Pera. Jakiś tam gwarancja po chińsku. No, jakieś tam krzaczki są. Ender 2. No to unpacking i montaging. Co tu mam? Narzędzia. Fantastycznie, bo mam ze sobą tylko mojego multitoola. Cążki, super ekstra. Zdaję. Pasek. Dobra, ekstra. Ender. Metalowe. Zasilacz z takim plastikowym chwytem. Może być. Co my tu jeszcze mamy? Kontroler. Rolki. Rolki. O, czujnik. Napstyczek, elektryczek. O, rolki. Też metalowe, super, bez żadnych dziwactw. Metalowe, ekstra. Głowica już z zarobionym kabelkiem, rurką PTFT, czyli teflonem, jak to lubi. O, i wszystko już zarobione, podłączone do sterownika. O, super. A, niemniej jednak to jest plastikowe. Cięte laserem. Folia papierowa, laser jak się patrzy. Ale obudowa metalowa, nie wiem czemu zrobili tego z metalu, z plastiku. Z metalu. Mogli zrobić z metalu, byłoby fajniejsze. Jest. No, to jest sporo elementów. Silnik. To jest element metalowy. Chodziło. Metal. Może to też jest metal. Oceniłem. Nie, plastik. Super profesjonalne sprawdzanie materiałów, czyli zębami, skocze. To jest karetka XY. Czy tylko... Nie, X... Y, dobrze. Kabel zasilający. Co my tu jeszcze mamy? Szpachelka. Lubię szpachelki, ale lubię wolę taką szerszą. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Wyłącznik kolejny. Kolejny wyłącznik.
profil, na którym będzie jeździła. To jest w ogóle profil. Profil. O, open build z rowkiem V. Będzie jeździła sobie roleczkę. Ta czy to nie? Chyba ta druga. To jest zabezpieczona śruba trapezowa. Super ekstra. Kolejny profil. Ender. To mi się kojarzy z grom Endera. O, na 3M. I grzałeczka. 40 W. Może być do PLA jak najbardziej. Coś tu jeszcze mamy? Nic. Mamy śmieci. Śmieci. Pakowanie najwięcej kosztuje. Trochę przesuniemy kamerę. Czy nie? To co? Nie wiem jak to złożyć. Puszczam sobie z YouTube'a. Jak to złożyć? O, jaka piękna muzyczka. Wyłączymy sobie. Dobra. Remove bracket. Który? Dobra, ten. To jest to. Szukamy śrubek. 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 Te pewnie śrubki. Chińczyk szybko robi, musimy się zatrzymać. Dobra, remove bracket. Dobra, powolutku, powolutku. Dobra, więc kontowy. Z-axis screw, super ekstra. Co on tam mówią? Puścić śrubki. Znaczy, no tutaj chcę, żebyśmy włożyli, tak? To tutaj stoją. O, to nie wnosi. Ale który ten? O, tu gwintowany. Gwinty ekstra. Dwa, dwie śrubki, dwie dziurki. O, come on! Jak to dwie śrubki? Tu są. Fockenshade. Ha. Odwrotnie to podłączamy. Jeszcze raz jak na to robię. Tu jest miejsce na śrubki. To wchodzi od tej strony. To pan Chińczyk to przykręcił. No, widać? Widać, nie widać. Tu. No, powinno być tu. Dobra, musimy to naprawić. Thank you.
jest jeszcze szpilka. O ja. Super. Super. Pomyśleli o wszystkim. Co się mogłoby fajnie odbyzować, nie? No. Jest. Aha. Teraz z tej strony lepiej. Tutaj bez znaczenia w zasadzie. Sprężynowa. Pomyśleli. Bardzo fajnie przemyślana dokaleczka. Lubię to. Już jestem, minuta 30 w plecy względem pana składającego z filmiku. No cóż, no są gorsze rzeczy, nie wyjdzie mi, można cały dzień spędzać na przycinanie wałków. Trzyma. Nawet mocno bym powiedział. Teraz sobie dokręcimy.
Tak, we're at home. Sort of. Dobra. Dobra, dobra, zupa z bobra. Jeszcze lepsza, zupa z lepsza. Nie wiem, jak oni tam chcą, żeby to było. Ja sobie zrobię tak. Wyznaczenie tutaj tak jest. Stryk. Jest. Wintowane. Z obu stron. Żeby nie było pomyłki. O, już bym zepsuł. Już bym zepsuł. Jak na drukarkę do samodzielnego złożenia, moim zdaniem to i tak jest mało. Zobaczymy, jak tam dalej będzie, bo nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. A, no już mamy zachód słońca. Ale, to co też, ale. Okej. Dobra. Lecimy dalej. Dobra, dokończyliśmy. Teraz co? Wyścig z czasem. Dokończyliśmy, bo bracket jest tutaj. Tak mnie nie mam, bo nigdzie indziej nie pasuje. Bracket. Żeby komuś przeszkadzało, że mówię po angielsku. Używam zwrotów angielskich. Sorry, winę tu. Ale już tak mam. Tighten the fixed angle code rotating 90 degrees. Super extra. Okej. To 20 minut już chyba. Pięknie, filmik ma 20 minut. Dobra. Jest, jest, super ekstra, dociskane. Dokręcane. Jest. Nie ma co za dużo siły wkładać, bo to... No, jest. To nie rocket science. Dobra. Super ekstra. Mamy to. Lecimy. Install the Y-axis stepper motor. Który to? Jest napisane? Ale pewnie tutaj jest wpisane. X
modular to tamto. Z modular to jest to, to jest Cyborg? 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 Tak wygląda, jakby to było to. Fantastico. Ekstra, dobra, niech tam sobie tam klikę dalej. To jest. Co on tam dalej chce, żebyśmy zrobili? Aha, czyli... To. No to. To. Będziemy przyklejać na razie. Nie ma tutaj potrzeby moim zdaniem. Dobra. Aha, no tak, tu też nie ma za bardzo, jak to będzie jeździło, nie? A nie, a jednak no, chcę, żebyśmy widzieli Y-axis. Aha, tak, bo to jest ten... To jeździ po tym. Dobra, to jest nasza karetka, nasz napęd stołu. Włączamy go od tej strony. Ale jak? Ze swoją ręką. Aha, czyli wcięciem do góry. Okej. Okay. Fajnie metalowe te elementy robią dobre wrażenie. Prawda, platforma jest plastikowa, ale to nie robi tutaj jakoś się bardzo. Moim zdaniem, bo to jest, sama konstrukcja jest zachowana przez te elementy aluminiowe, więc to jest tylko taka platforma bez większego znaczenia, no tylko estetycznie tutaj wyżej pełni funkcję estetyczną. No dobra, lecimy dalej. Co mam tam? Install, wire. Axis stepper motor. Dobra, fajnie, wtyczką do środka, tak też uczyniłem. A sobie to przykręcę, jeszcze kręciłem, jest to szybciej, no. No ale jestem już 25 minut w plecy. Ciekawe, czy ktoś to będzie oglądał. Dobra. Mam tak przykręcić bez żadnego tego. A bym chciał jednak jakoś tak bez jakimś większym tym. Dobra, synchronis, belt and stack, platform, form, floor. Zadewa. Zadewa, that means. Dobra. Chodzi o to. Tu są paski. Fajnie zrobione. Ktoś pamięta moje początki? Pewnie nikt. Ziptaje były. O, bardzo. Zarobione, pięknie. Ekstra. Paski są tej samej długości, więc nie może być pomyłki. Co on tutaj mówi nam? Aha, dobra. Trochę za dużo gadam, za mało robię, nie widzę. Wszystko czarne, nic nie może być. Dwa na zewnątrz, ok, dwa na zewnątrz. Świetnie. Żadnego luzu, ekstra, mi się podoba. Dobra, a gdzie on wkłada ten pasek? On wkłada... Aha, dobra, on wkłada sobie tutaj. Nie, bez sensu. A, bo ja się przymocowałem. Nie wiem, jak to się przymocowałem. A, bo w środek tego wkłada.
Widzisz dalej, nie widzisz. Ciao. Wszystko zaczyna. Dobra. Tutaj sobie wpadamy pewnie, co? Sobie. Znaczy wpadamy tutaj. Co tam wpadamy? Passive Block. Ładny nazwy. Passive Block. Tylko który to jest? To jest! Dobra, jak on tam w kole wkładać? Na dolny. Wszystko do góry. Dobra. Tylko w tej stronie. O, w tej stronie. Bez znaczenia jest. O, fajnie, patrzcie. Łożyska z kołnierzem. Nie ma problemu, że zejść, że spadnie. Aż takiego znaczenia nie ma. Dobra, tak powinno być. Moim skromnym zdaniem tak powinno być. Dobra, na przykład opera, więc chyba tylko. Ale człowiek uczy się całe życie i tak umiera głupi. Dobra. Super. Sobie natniemy. Idziemy sobie. No pasek trzeba go ustawić tak, żeby...
Tego na... Ale tu jest mimo śród, który mi się kasuje, więc można skasować. Lecimy dalej. Tak. To i tak jest super ekstra. Bo pan tu przykręcił. Super ekstra, tu już sobie to przykręcałem. Dobra, lecimy. Adjust the passive block. Dobra, no to sobie już tam ustawiliśmy. Dobra, jeździ. Limit switch. Why? One są... O, to są fajnie. Końcówki są pooznaczone, które są. Z, Y, jest limit Y. Gdzie go masujemy? Go tutaj. Na pierwszy żeberku zamocuję. Kurczę, ten facet zajebania jak głupi. No dobra. Czy jak głupi? No zajebania szybko robi to. Nie jedną karkę od razu. Tego typu. Coś ma jakąś sprawę. O, super. Te włączniki z przegubami są dosyć zdradzieckie. Lepiej zrobić tak, żeby... Teraz co? Aha, właśnie, nie dokończyłem. Ta dźwignięka bierze wprowadzenie potrzebne zakłócenia. W sensie błędy pozycjonowania, więc lepiej na tym czerwonym, ale to by i tak przy tego typu drukarce to nie ma niczego znaczenia. Dobra. Wkładamy śrubki od stolika. Tylko które teraz? Pod bed screw. Mamy trzy, mamy sprężynki. Ekstra. Ten element jest plastikowy, jakby nie było, a tu jest taka fajna nakręteczka. Teraz tak. Jaką proponuję? Proponuję tak zamocować. No i tak trzeba będzie mocować. Skoro on się na tym zna, to trzeba się... Autor tak chce, to tak będzie trzeba zrobić. Później się zacznie nieśmiernie. Lecimy. 7 minut, a ja już robię 39. Jak tu żyć? Dobra. Dobra, to już wiem.
Przykręcamy ekstra. A, jednak troszeczkę wyprzedziłem. Nie, naklejki na razie nie naklejam. Będzie inne wideo tego. Z-Axis Stepper Motor with Screw. Okej. Okay. Mamy to. Fajnie, że są narzędzia, naprawdę. Bałem się, że nie będzie narzędzi i że nie będę mógł tego po rozpakowaniu zrobić, a tu się okazuje, że taka miła niespodzianka, że nie są najlepsze. Dobrze, with screw, no tam. Fajnie to jest w ogóle ten, praktycznie niezwyczuwalny luz. Najlepiej, żeby śrubka do samego końca. Przekręcamy. No i tam niczego nie przejdzie, no. Jakbyście montowali, to musi być z drugiej strony, ale to się wyciągnie zaraz. Zaraz to wyciągniemy i z drugiej strony sobie zaaplikuję. Jakby się to nie podoba, ale to już będzie inna para kaloszy. To trzeba puścić. Bardzo długo zastanawiałem się, czy nie kupić drukarki M3D, tej bardzo małej, ale po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że nie, że ja jestem taki mądry, że sobie złożę drukarki, a co? No, rozpoznajmy. Prawda jest taka, że różnica w cenie była prawie 200 zł, finalnie, może więcej. A 3D to jednak jest drukarka, która jest tylko i wyłącznie taka maluteńka, naprawdę maluteńka. I tam jest problem z hotendem, który jest, gdzie jest mierzony, temperatura jest mierzona na podstawie rezystancji samej grzałki, nie ma tam termistora, tutaj jest jakiś tam termistor, mam nadzieję, że jakiś tam udawany EPCOS. Pewno szklany jakiś NTC, więc to taka jakby trochę lepsza opcja. Prawda, M3D no, miało fajną kampanię na Kickstarterze i w ogóle, no ale... Właśnie. Cena. Niestety cena czyni cuda, jak to mówi reklama w pewnym sklepie. Realnie. Sam wiem coś o tym. Dobra, tu jest sobie, jeszcze ustawimy. Tu można jeszcze sobie wyregulować. Dobra, teraz extruder X stepper module, czyli to. To, taki fajny, super, ekstra, fajny moduł, bardzo mi się podoba. Dobra, lecimy. A co on tu robi? Końcówka. X-Limit dokręcamy. Sobie dokręcamy, a pewnie to wkręcić tak, żeby tego za szybko nie zrobić. Nie wiem, czym się kierował autor. Co autor miał na myśli? O,
Kurczyk! Nie do tego. No, zakręcony. Końcówka ma być skierowana w tym kierunku. O, tak, tak ma być skierowana. Na to przykręcamy końcówkę. Dobra, czekaj. Panie kolego. Dziku, za bardzo wybiegłeś naprzód. To. Cel w tym, żeby to było tak mocowane, nie wiem. Może tak, żebyśmy mieli więcej do zmontowania. Nie wiem, nie znam się. Ja to tylko na razie składam. 45 minut. Teraz mi się czas skończy. Okej, dobra, lecimy dalej. Aha, popuszczamy sobie te. No i to robili otwory. Popuszczać. Okay. Aha, wkładamy profil. Dobra, to ja tu może się troszeczkę bawię. Żeby nie stracić wątku. Aha, ale dlaczego tak? Dlaczego tak? Aha, bo to jest... Aha, dobra, już rozumiem. Ale to jest jakiś dunks. A, to jest dunks motor. A, o, to jest wyfrezowane. Wyfrezowany otwór pod tą śrubę. O, tą. Dobra. A, żeby dalej nie poszło. Fajne, dobrze. Dobrze. Dobrze, dobrze. Przemyślano. Chociaż można byłoby zrobić inną śrubkę może. Ale to w sumie jak już jest taki tak preassembled, czyli zmontowane. Chciało to i tak fajnie, nie trzeba się bawić z tym. O, jaki fajny ekstruder. Czyli go kopia Titana na 3D. Chyba nie wiem, nie miałem 3D Titana w ręku. Jest krawędź. Fajnie byłoby, skoro mamy mieć jakieś kąty, to żeby ten profil z tą krawędzią był na gładko. To jest wycięte laserem. To jest blaszka stalowa, więc jak nie mam, jest on, ta krawędź jest równa.
Dobra, lecimy dalej. Dobra, ja już złożyłem. Dokręciłem. Dobra, Synchronous Bird Crew. Nie wiem, czemu to się nazywa Synchronous. Mówię, że to jest Team Build, ale... W sumie to jest jakiś tam no jakiś tam... No taki, jakiś tam pasek. Nie, i MX, nie. To jest jakiś GT coś tam, GT2 są z uspozywane. Znaczy, włożyłem tutaj. Teraz chcę kolega. Aha, the X stepper motor and aluminium. To jest nasz X z głowicą. Całkiem sprytne. Dysza z MakerBota. Opatulone. W środku widać. Wiesz, nie widać. No. Jest czerwony radiator, króciutka, malutka. Może teraz skopiować od Chińczyków. I... Tak ma być. Tak ma być? Praktycznie ludu nie ma. A, ale to trzeba jakoś zainstalować. Aha. A nie, dobrze. Nie będę kopiował skończyków. Prostej przyczyny. Jak to się zrobiono zgodnie z moimi wytycznymi. Trochę dziwnymi, trochę bardziej wysiłkowanymi, a nie moimi. Dobra. Wszystko nawrotowe. Jest symetryczne, więc to nie ma znaczenia jak jest. Pasek jest nisko prowadzony do profilu. Metalowe to jest jakiś stal konstrukcyjna. Dobra. A wiem, to jest sam raz. Skoro już składam, paski powinny być tak napięte, aby mogły się ująć o 1/4, tam połowę promienia. Zagięcia tego kółka nawrotowego w połowie, czy tam o średnicę od kółka, więc moim zdaniem jest ok. Zmieniam jeszcze trochę, bo razie. No.
Jest. Znając życie, to pewnie jest o tak, nie? Tak? Tak, pewnie jest, nie? Nie, tak, nie? Tak, nie? O tak. Się ustawił względem nakrętki, więc tutaj nakręcę już teraz. Okej, to jest zakręcone, to jest zakręcone. To jest. Możemy sobie, tam już tutaj z instrukcji mówi, żeby sobie wziąć tą rurkę. Rurka jest dziwnie wygięta, no nie, tak jak już powinien. Nakręcamy ją. Install the rack. Nie będę instalował rack. Tak, na tym etapie to bez sensu. Chociaż ostre są to, więc może chyba jednak zainstaluję, żeby... praktycznie. Ile mamy? Godzina prawie. To można zacząć już myśleć o tym, co się wydrukuje, nie? No oczywiście poza kamerą. Ciekawe, czy większość nakręciłem poza kadrem, co? Chyba nie. To nic ciekawego nie było. Ja jeżeli było, to pokazywałem. Dobra, lecimy dalej. Dobra, to co? Kręcimy. Nie musi być jakoś super mocno dokręcone, no bo to nie pełni żadnej funkcji tutaj, tylko ta złączka pełni funkcję. Moim zdaniem trochę inaczej to powinno być wykonane, ale jakoś ten ekstruder. No ale jest jak jest, bardzo fajnie moim zdaniem. Tu gdzieś jakaś rolka jest, tak. Mamy sobie roleczkę. Będziemy sobie przykręcać tutaj na te dęksę, a te to jest dęksę, proszę. To są takie nakrętki znane z hydrauliki. To w ogóle rurka PCV. To już jest element, który jest czysto kosmetyczny, więc to już tam sobie dokręcimy tak czy siak, to o tak chyba jest bardziej. To będzie fajna rączka, żeby sobie przenosić tę karkę, żeby chować przed dziećmi. Nie będę chował przed dziećmi. Chodzę sobie to odkręcało, przeszkadza w przykręcaniu. O ty. Nowe rzeczy.
sam końcówki. No tak. Który? Takie mam wrażenie. Z. Ciekawie, że siedzą przy końcu. Ja jeszcze w ogóle wszystko słychać. Jak to? Dobra, super ekstra. No to według filmiku 16 minut. Dobra, bardzo licho to 16 minut. Pan też tak mówił do kamery, ale wbicieli głos podłączyli. Oj, co ten, a gdzie krańcówka? Przeskoczyłem krańcówkę. Gdzie jest krańcówka? No to podłączenia silników. Tutaj zipline, tu już jest podłączone. No. A, cążka? A, już wiem po co są te cążki. Są tymi cążkami trzeba obciąć paski zaciskowe. Dobra, ale... Gdzie jest krańcówka osi Z? Gdzie jest krańcówka osi Z? Pewnie tam, gdzie Z był składany, co? No. Nick, back, limit. Gdzieś tu końcówka się Z się schowała. A, jest oś Z, limit. 9 minuta. Proszę Państwa, akcja nabiera. Nabiera tempa. I nie trzeba lutować. Nie trzeba lutować. Jedną śrubką. Why, Leo? Jak on to podłączy? Ma te dwa dynksy. A no jak te dwa dynksy? I co on tutaj tak ma? No, o co ma się limitować? O, o to, ale to co to? Już rozumiem. Tu jest nagwintowane. Tu jest gwint. To wchodzi w gwint. No boż, oni o wszystkim pomyśleli. Mała rzecz, a cieszy. Wszystkim nam się wydaje, że Chińczycy to jest taki tępy naród i w ogóle Chińczyki to, Chińczyki tamto. Ale proszę Państwa, ta drukarka udowadnia, że Chińczyki to jest naród bardzo sprytny. Nawet pomyślał o tym, że można wykorzystać ten bracket. Ten element plastikowy, żeby wzmocnić konstrukcję, żeby się nic nie ruszało. No brylliant! Albo tego się przynajmniej udaje. A, bo to jest śruba. Nie widać coś tu robi? Nie, nie widać. Godzinę składam, ludzie. Dobra, ale nikt to mądry mi powie, jak ja mam się tutaj podłączyć. Dobra, dobra.
Dobra, wszystko jest pięknie pooznaczane. Składamy na dziury. A to po co? Spare parts. Spare parts. O wszystkim pomyśleli. Jestem pod wrażeniem. Dobra. To co? A się okaże, że ja tu się namęczyłem, a to jednak nie działa. Tak właśnie będzie. Dobra, to jest XY extruder. Czemu to jest X tak dziwnie? To jest krańcówka. To jest ekstruder, dobra. To jest ekstruder, to jest na sprawa, cztery kabelki, silnik. Okej. A, no tak, no bo to wszystko tutaj gdzieś będzie. To jest jedna noś. Jakby ktoś miał wątpliwości, te kabelki są w porządku. Takie grubości mogą być, nie mieć za dużych prądów. Nie muszą mieć jakiejś nie wiadomo jakiej grubości. Nie ma odległości jakiejś takiej specjalnej, żeby się tym jeszcze bardzo przejmować. Ha, pierwsza wtopa. Druga wtopa, w sensie pierwsza była źle kończona, ale to nie jest aż taki duży problem. Słyszę, troszeczkę tutaj pieścić. Ciekawe, że wszystkie są zadane. Jest konektor wygięty. Znaczy taki troszeczkę, jakby to za dużo, za mocno skręcił. A czas leci. A czas leci. Można byłoby w tym czasie wziąć i kątówką poprawiać wałki na długość. Albo na przykład lutować wtyczki. Ludzie, nie lutujcie wtyczek. Wtyczki się nie lutuje. Wtyczki się bierze, zaciska. Chyba, że jest się zdesperowanym harcerzykiem. Chce się nauczyć lutować na wtyczkach. Na wtyczkach się nie nauczyć lutować. Zasilanie. No jak to zasilanie ma być? Pałką. Ale to w ogóle jaki fajny zasilacz. Ha! No ty, to lepsze niż na wideo. To co, podłączymy tu, o tu, a tu, tu. Nie, nie. Wtyczki. Pierw wtyczki. Co to jest? Stół. Jaki stół ma fajny? Ten. Konektor. Dobra. Co my tu mamy? Z Power Rangers. Y. Jest i. Okej. Fajna drukareczka, ej, naprawdę podoba mi się to.
Spada nam już godzinę 10 minut. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak sprawnie to bierze i przebiega. Czerwony to jest plus, czarny to minus, czyli com to jest common, wtyczka zacynowana, więc jest ok. Daj szybko kręcić, to jest też fajne. Nie trzeba prosić wszystkich. Wiecie, gdzie jest klucz 12? Albo gdzie jest klucz 7? Ja tu mam taką nakrętkę, jaki to jest klucz? Albo, o, skręcę śrubokrętem. Skręcę tym, o, kombinerkami będę skręcał, na pewno będzie dobrze. Tak wypojaśnię, dobrze. Przepraszam, na pewno nie będzie dobrze. Okay. Że miało być przez to. Ajajaj, Dobrowolski. Wtyczka z masą. A. Teraz porady. Porady wujka Pawła. Niebieski to neutralny. Brązowy to faza. A ten to jest uziemienie. N natural, tak? N niebieski, łatwo zapamiętać. Teraz ciekawa sprawa. Tutaj dali takie fajne wtyczki w ogóle, widełkowe, zacisnęli. A nie wzięli tego pod uwagę, że też by się przydało, ale pogotowano. Właśnie, jakbym to przygotował, to nabrałbym się wściekł. Zacynowane końcówki też będą działać. Nie ma nic złego w zacynowanych końcówkach, żeby teraz się to widełki zmieściły. Nie mieszczą się! Życie. Niebieski to też life, bo woda, ale neutralny to jest niebieski. Ale będą jaja, jak wszystko wybuchnie. Nie będą jaja, nie będzie mi się to podobało. Nie lubię wybuchania rzeczy. Jest! A, muszę się teraz przykręcać. Jest niebieski, neutralny. L faza, uziemienie. Common czarny. V plus czerwony. Zakładamy dynks. O,
to nawet jest miejsce na ten, na śrubkę, żeby nie zjechała. A tutaj? Nie, tutaj coś jest jeszcze? Nie, a to jest tylko jedna śrubka. Na razie tam będzie. No dobrze, to co? To co? To co teraz? Uruchamiamy. O ja, mam za krótki przewód. Dobra, pauza. Dobra, nie pauza. Mam szukać przeboru. Pauza, nie pauza. Kurde, dobra, pauza. Dobra, zmieniłem trochę kąt kamery, żeby było więcej widać. Teraz wyłączone, wyłączone. Pierw zasilacz. Będzie działał. Kręci się! Ale zasilacz naprawdę fajny, mi się podoba. Sympatycznie. No tak, czuć się nami. Uwaga. O! Zaświeciło się Ender! To niby jest jakiś taki mały graficzny wyświetlacz. Jest i Ender, proszę bardzo. Ready. Info screen. Prepare. Control. No card. Init SD card. Karta. To podobno powinna być w zestawie. Aczkolwiek nic tu oni nie napisali. Nie, tylko jest USB. Dobra, i tak nie będziemy drukować w tym odcinku. Sprawdzamy tylko, czy działa. Na razie działa. Control. Temperature. Sprawdźmy temperature. Dobra, może nie sprawdźmy. Main. Kurna beda. Inforoski. Dobra. Pokazuję temperatury. Jest dobrze. Dobrze. To co? Prepare. Auto home? Działa! Działa! A tu co? A, bo nie podłączyłem kręciówki osi Z? Nie podłączyłem! No, i leci kolejne minuty. Dobra, włączymy sobie tutaj. Dobra. 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 Sobie podłączymy kręciówkę osi Z. W ogóle bardzo fajna drukarka. Bardzo mi się podoba to, że wszystkie kabelki są oplecione. Te, które powinny być. W ogóle mi się wszystko w nim podoba. Wybierałem ją chyba z 2 tygodnie, zanim cokolwiek podjąłem rażącą decyzję, że kupuję drukarkę z Chin. W ogóle nie chciałem kupować drukarki z Chin. Chciałem sobie zrobić kolejną drukarkę jakąś tam. W pełni aluminiową i w ogóle. Takie tam różne czary mary. Niemniej jednak podjąłem tą decyzję i na razie nie żałuję. Więcej czasu zajęło mi projektowanie. Mam tam już coś zaprojektowane, co prawda. Na Hiwinka to dobra. Ale potrzebowałem czegoś. Jakiejś rozrywki. Takiej niezobowiązującej. Audio jest bardzo kiepskie, podejrzewam, bo jest, lecimy na mikrofonie z GoPro. Byłoby mi ciężko wziąć tutaj cokolwiek na kabelku lecieć z mikrofonem. Mam nadzieję, że wszystkie komentarze moje niewybredne i wybredne będzie słychać. Chciałbym się dobrać tam do środka, aczkolwiek nie mam za bardzo serca, żeby to rozmontowywać w tym momencie. Może jakimś innym razem. Podejrzewam, że tam siedzi Rams albo jakiś inny dziwny sterownik. Może Metzibor. A może tam siedzi Makerbase. Można byłoby zobaczyć. W środku jest w ogóle chyba... Tak, jest wentylator. Mocowane do chłodzenia stepsticków. Bardzo słusznie. Bardzo to jest dobra koncepcja.
pamiętam jeszcze raz. Ender. Jakiś taki śmieszny ten. Nie włączyli w upliku. Muszę kabelki wziąć poukładać, tak przynajmniej się wydaje. No ale no powiedzmy, że... A, tu w ogóle brakuje jednej części. Srogo, nie można drukować. Nie ma docisku. Ale drukarka się zbazowała. Bardzo fajnie. Nie ma docisku. Nie można drukować. No cóż, moi drodzy mili. Tak, brakuje docisku ze sprężynką. Tutaj powinien być docisk. Powinien być docisk ze sprężynką, żeby mógł sobie wchodzić filament. No cóż, no to będę musiał się skontaktować z producentem. Pewnie za miesiąc będzie. Dałem życie. Dlaczego miałoby nie być? Tutaj wszystko sobie... Dobra, podjedziemy sobie wyżej. Drukarka ma 150x150x170. No moim zdaniem to jest bardzo fajne rozwiązanie. Prawda. Co prawda brakuje tego docisku, no ale myślę, że tego docisku tutaj. Myślę, że jakoś tam się dogadamy z dostawcą. Zwłaszcza, że ten filmik mam mu wziąć i wysłać. Chyba, że gdzieś tutaj posiałem, ale raczej nie widzę tutaj nigdzie. Zatem na filmie jest docisk. Jest ewidentnie docisk, więc nie został zamocowany w tym ekstruderze. No. Są gorsze rzeczy na niebie i ziemi. A, zobaczymy, czy w ogóle płyje plastikiem. Czy plus nie będzie, ale czy przynajmniej topi nozu. Rozgrzejemy sobie do 205 stopni. Tak, to fajnie wieje. Do 200. No, na bołdenie to tak nie za bardzo się pobawimy. Bez docisku nawet. No ale tutaj przynajmniej sprawdzimy. Tu jest w opcjach jeszcze chłodzenie jakieś, a do drukarki można podłączyć podobno, chociaż tego nie sprawdzałem. Głowice laserową? Jakoś tak? Coś mi się robiło? Tak, bo to jest metalowe.
grzeje. Podobno. Moim zdaniem się nie grzeje. Gdyby się grzała, to by się grzała, się nie grzeje. I co, moi mili? To byłoby na tyle. Muszę się skontaktować z dostawcą i się zapytać, dlaczego drukarka nie grzeje. Ja wiem, dlaczego nie grzeje. Pewnie jest albo źle podłączona, albo coś innego. I tym miłym akcentem życzę samych udanych wydruków. Ciao!